Krzysiek, mieszane uczucia po tym spotkaniu, bo prowadziliście już 2-0, a skończyło się 2-2. Zabrakło koncentracji, poczuliście się zbyt pewnie? O co chodzi? Na pewno nie zbyt duża pewność. Karpaty wykonywały całkiem nieźle te stałe fragmenty gry, uczulaliśmy się na to. No niestety, brak krycia, gdzieś tam jakieś takie delikatne błędy. Szkoda, bo prowadziliśmy 2-0, wydawało się, że mamy mecz pod kontrolą, ale wiadomo, stałe fragmenty gry bardzo często przeważają o wyniku spotkania. Także jest niedosyt, aczkolwiek też ten wynik, wydaje mi się, przed meczem moglibyśmy wziąć w ciemno, bo jakby nie było, jesteśmy dalej w grze, a bezpośredni pojedynek z Karpatami mamy dużo lepszy. Jaki był plan na drugą połowę? O czym rozmawialiście w szatni, tracąc tą bramkę na 2-2 w końcówce w zasadzie? Motywowaliśmy się zdecydowanie, żeby tego błędu więcej nie popełnić, żeby te stałe fragmenty były dużo mocniej i dużo lepiej pilnowane. I to chyba przyniosło efekt w drugiej połowie. Determinacja, duża determinacja. Piłkarsko widać było, że jesteśmy lepszym zespołem, mieliśmy sporo sytuacji. Nawet boisko, które było niewygodne i nierówne, potrafiliśmy kilka fajnych akcji skleić. Po tym, co dzisiaj zobaczyłeś, myślisz, że Karpaty włączą się jeszcze do walki o pierwszą lokatę? No dopóki piłka w grze, jest jeszcze sporo meczy, także ja bym Karpat nie skreślał. Cieszy nas to, że mamy jednak te bezpośrednie rezultaty z Karpatami dużo lepsze. Zwycięstwo u siebie i remis na wyjeździe daje nam dużo lepszy jakby taki pole position. Niezbyt miło przyjęli cię lokalni kibice. To miałeś z nimi zatarg wcześniej, czy... Nie, no właśnie jestem zaskoczony, aczkolwiek ci, co akurat krzyczeli, sobie zwróciłem uwagę na to, że byli lekko zmęczeni z przymrużeniem oka, raczej 5% uderzyły do głowy. Nie, no wręcz ta druga trybuna, gdzie tam bardziej zagorzali kibice, żadnych jakichś nieprzyjemności nie było. No ale to jest sport, także ja się tym w ogóle nie przyjmuję. Pozdrawiam kibiców z Kosta. Został jeszcze jeden wyjazd, 3 punkty do zdobycia. Przywieziecie je do Lublina ze Świdnika? Bardzo bym tego chciał i zrobimy wszystko, żeby zwyciężyć.